a w naszym studiu reprezentant firmy Crop Inc., nie tylko Crop Inc., bo też Feed Inc., tak? Bo to możemy rozmawiać o obu rzeczach, czyli Daniel Nowakowski, jeżeli dobrze zapamiętałem imię i nazwisko. Zdałem, dobrze. Mimo, że wstałem o 5:45 i od 4 godzin gadam bez przerwy, to jeszcze błędu nie ma. Dzisiaj, tak jak nawiązując do pierwszej, nieskromnie, mojej prelekcji, mówiłem o tym, że będzie trochę martechu i adtechu, to coś bardziej adtechowego chyba, bo cropping jest... Podzielcie się mikrofonem. Będziemy się dzielili mikrofonem, ja się przesiądę, żeby było wygodniej, tylko w ramach wprowadzania cropping jest to rozwiązanie, które zmienia i ulepsza wasz feed produktowy, ale nie w takim rozumieniu, jak przy feedingu pewnie poruszymy, tylko w rozumieniu czysto graficznym, czyli po prostu posługujecie się dużo, dużo ładniejszymi kreacjami. Jak to wpływa na konwersję? O tym porozmawiamy zaraz z Danielem, bo ja jestem na etapie dopiero testu, więc jeszcze feedbacku prywatnego, osobistego nie dam, ale testujemy i zobaczymy, co to da. A teraz oddaję mikrofon Danielowi i przesiadam się do Pawła. Dobra, cześć, dzięki. Więc już dobra, przesuwam się. Tak, im bliżej, tym lepiej słychać. Tak. Dobra, to się ustawię. Nie mam doświadczenia z pracy z mikrofonem, ale... Już jest dobrze. No dobra. Już jest dobrze. Także jeszcze tak. Raz. Piotrek, dzięki za wprowadzenie. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza, co mówiłeś. No to ja wywołałem to pytanie. Co to daje tak naprawdę? Co to daje? A to znaczy, co daje samo narzędzie nasze? Co daje nasz produkt? Co daje to, że będę się posługiwał nie packshotowym zdjęciem na białym tle, które ma 77 moich konkurentów, tylko będę miał unikalne, ładniejsze w subiektywnej ocenie wiesz zdjęcie. Wiesz co, będę też o tym mówił na mojej prezentacji, która o 16:30 się zaczyna. I jakby też trochę przygotowując się do w ogóle całego zadania, jakim jest zajmowanie się marketingiem naszego narzędzia, czyli już jakiś czas temu tą pracę domową odrobiłem, się zastanawiałem nad tym, czy faktycznie ładne obrazki działają, nie? Czy ładne obrazki działają lepiej, bo to jest coś takiego, że to jest coś takiego intuicyjnego, co człowiek czuje. Teraz Kama Kotowska mówi o psychologii behawioralnej w e-commerce i to jest super fajny temat i jest tak naprawdę super bliski też tego, że obrazki, lepsze obrazki działają lepiej, nie? Tylko tak naprawdę chodzi o to, żeby się zastanowić, co oznacza ten lepszy obrazek. I zawsze tak będzie. Zawsze lepszy obrazek będzie działał lepiej, bo lepszy obrazek to taki, który zaczepi tego naszego odbiorcę i który też, ale też lepszy nie tylko będzie, powiedzmy, nie wiem, sexy, czyli taki będzie eye candy, będzie łapał tylko wzrok naszego odbiorcy, ale będzie też smart, nie? Czyli będzie data driven, będzie oparty na danych, będzie mówił o tym, będzie w jakiś sposób dodatkowy zaczepiał tego naszego odbiorcę, czyli na przykład jak robimy data driven w kontekście już takim stricte e-commerce'owym, nie? Jak robimy reklamę data driven w kontekście stricte e-commerce'owym, to dzięki naszemu systemowi na przykład możesz na bieżąco pokazywać i w fajny sposób pokazywać, jaka jest kwota samej promocji, nie? Ile, drogi kliencie, zarabiasz kupując ten produkt dzisiaj, a nie jak go kupisz jutro albo pojutrze, bo też możemy mówić o tym od razu, że promocja kończy się wtedy, tak? Albo ostatnie sztuki mamy, nie? Bo dzisiaj przed chwilą Dilawo miało swoją prezentację i mówiło o tym, o konkurowaniu stricte ceną, które jest taką zupełnie standardową i najbardziej chyba znaną praktyką, nie? W sprzedaży taka rzecz zupełnie nie rocket science, totalny fundamentals, nie? Natomiast też da się robić to mądrze. Ja uważam, że konkurowanie ceną, fajnie, że są takie narzędzia i ono jest na pewno super istotne, natomiast fajnie jest zdywersyfikować trochę te swoje działania i spróbować mieć wpływ na te rzeczy, na które mamy większy wpływ. Nie? Na kreację mamy wpływ. Na kreację mamy w 100% wpływ. My mamy wpływ w 100% na to, jaką kreację robimy,
jaki sposób komunikujemy ten nasz produkt, na to, jaki będzie stan magazynowy naszego produktu, jaka będzie cena konkurencji, czy ktoś totalnie zabije swoją marżę po to tylko, żeby sprzedać produkt, ten sam produkt, który my mamy u siebie w sklepie. No na to nie mamy wpływu i nigdy nie będziemy mieli, nie? Na takie rzeczy z, powiedzmy, szeroko bardzo pojętym UX experience, czyli doświadczeniem zakupowym naszych klientów. Na wiele z nich mamy wpływ, nas wszystkie na 100% też nie będziemy mieli. No, nie odpowiadamy za to, że trafi naszemu klientowi się kurier, który akurat kopnął paczkę przerzucając ją przez płot, nie? No tak, ale jakby wracając trochę do sedna, do tej pory wszyscy, umówmy się, wszyscy wiedzieli, że jakość materiałów graficznych ma znaczenie, pod warunkiem, że przygotowywali, schodząc już tak na bardzo basic level, przygotowywali grafiki do sieci reklamowej Google'a, przygotowywali grafiki do kampanii reklamowej na fejsie, ale nie tej dynamicznej, tylko tej z jednym obrazem, albo karuzelę sobie pocięli, poziomy obrazek na 5, to był wow, że mieli fajną karuzelę pociętą, ale w momencie, gdy schodzili na poziom reklamy mocno produktowej, czyli shopping w Google, czyli DPA na Facebooku, czy cokolwiek w tym stylu działającego, no to ze względu na to, że nie mieli w Google czy w Mecie wbudowanego narzędzia, no to posługiwali się po prostu packshotem, który wychodził z systemu. Wy oferujecie to, żeby w tych formatach nie posługiwać się packshotem, czyli żeby na przykład kampania dynamiczna na fejsie miała zdjęcie produktowe wzbogacone o pewne elementy, które można sobie dokonfigurować już w samym systemie. Tak. I czy to... Jakbyś miał wskazać, co to głównie ma zmienić? Czy to ma zmienić CTR-kę, żeby ludzie chętniej się zatrzymywali wzrokiem na reklamie, klikali, a co się dalej wydarzy, no to już nie do końca wasza rola, no bo już potem nie macie wpływu na kartę produktu. Czy rzeczywiście ma to większy wpływ nie na skalę sprzedaży, ale też na przykład współczynnik konwersji? Wiesz co, akurat trafiłem na takie badanie, które pokazuje, że zrobienie czegoś takiego zupełnie podstawowego, jak dodanie na obrazku produktu tych właśnie takich danych, które i tak masz w feedzie produktowym, które i tak przekazujesz systemowi reklamowemu, i dodanie tam w kwoty promocji, która będzie napisana inaczej i będzie widoczna na obrazku, dodanie tam, nie wiem, takich jakichś totalnie podstawowych parametrów produktu. Ja akurat mam taki przykład z telewizorami, nie? I z dodanie, oprócz tego, że na tym zdjęciu, na tym packshocie produktu jest naklejka 55 cali, to dodanie jeszcze po prostu czerwonym fontem na białym tle 55 cali, jakaś tam technologia, którą chcesz się pochwalić, którą ma ten telewizor, i samo dodanie tylko tych informacji, bez w ogóle żadnego bawienia się w robienie ładnych kreacji, bez żadnego bawienia się w robienie czegoś naprawdę robiącego efekt wow, nie? Samo to dodanie bardzo już poprawiło wyniki na bardzo, bardzo porównywalnej próbce, nie? Na takiej porównywalnej próbce, no, będę też to pokazywał na prezentacji, ale teraz powiem, nie? Na 200 tysiącach złotych, ekwiwalencie 200 tysięcy złotych wydanych na ściągnięcie ruchu, przyniosło to bardzo dobre efekty, nie? I przyniosło efekty na te parametry, o których mówisz, na które marketerzy najbardziej patrzą, nie? Marketerzy patrzą na, no nie wiem, jedni będą patrzyli na CTR-ki, inni na jakieś tam lifetime value, pewnie jeszcze zależy, jaki tam CPA, pewnie będą patrzyli jeszcze na coś innego, zależy kto, zależy co, zależnie od twojego modelu biznesowego, coś tam dla ciebie jest mniej ważne, coś tam bardziej. Tutaj patrząc na te parametry, które tradycyjnie są postrzegane jako istotne, wszystkie widać dokładnie, z dokładnymi cyframi w ogóle. Fajnie, że udało mi się taki case znaleźć, bo rzadko się znajduje takie case'y, gdzie ktoś mówi o konkretnych liczbach, bo nikt tego no, nie chce pokazywać. Nie? CTR-ka jeszcze tak, ale przychód pewnie nie. No tak, no właśnie, bo CTR-ka, no to CTR-ka, co nam mówi? No, że skalę jesteś w stanie zrobić, nie? Tak. I możliwe, że zwiększając po prostu sam budżet, nie? Dorzuciłeś 200 tysięcy złotych do budżetu, może samo to dobiło CTR-kę. No, tak. Ciężko powiedzieć czasami. Tak.
A poza tym, co z tej CTR-ki wynika potem na koniec dnia w twoim portfelu. To jest tak naprawdę istotne. Ja nie wiem, czy wy pamiętacie, ale dobre 10 lat temu i więcej główną strategią walki na Allegro, jak jeszcze nie było tego wszystkiego, co dzisiaj jest, było właśnie żonglowanie zdjęciami i upychanie w te fotki w zasadzie wszystkiego, co się dało. I mówię o tym nie, żeby się pochwalić pamięcią, żeby zapytać, na ile jest to dozwolona technika i w jakich systemach możemy rzeczywiście tego używać? Wiesz co, no to jakby my dostarczamy narzędzie, nie dostarczamy wytycznych, jeżeli chodzi o system, a odpowiadając na twoje pytanie tak już zupełnie wprost, w ekosystemie Mety wszystko to, co robicie w naszym systemie, jest compliance, nie? Compliant, nie? Jest dozwolone to, co robicie w naszym systemie, w ekosystemie Mety generalnie. Te wszystkie te szablony, które my dostarczamy, na których możecie umieszczać właśnie te dane produktowe, wszystko to możecie spokojnie robić. Oprócz tego te rzeczy można robić z takich popularnych kanałów, które są, mogą być istotne. Można to robić na Pinterestie, TikToku, można to robić na Snapchacie. No i tak naprawdę na pewno znajdzie się jeszcze wielu klientów, którzy stwierdzą, do tego mojego specyficznego kanału to narzędzie będzie dobre. Nie? W każdy kanał, w którym, bo to my działamy stricte na plikach produktowych, nie? To jest też taka nasza specyfika. My nie dajemy naszym klientom gotowych obrazków, chociaż te obrazki tam są. I w tych danych te obrazki tam są i jak klient chce sobie te obrazki wyciągnąć, to może i na pewno bez problemu będzie mógł to zrobić. Jakby klient się do nas zgłosił i powiedział, słuchajcie, a dajcie mi tylko same obrazki, no to my powiemy, dobra, nie ma problemu. To już wcześniej robiliśmy w feedingu, nie? I tak naprawdę możemy bez problemu robić to dla ciebie, drogi kliencie, jeżeli chcesz też w tym przypadku. Ale skoro możesz to zrobić sobie sam, jak chcesz, możesz to sobie, tylko to będzie kosztowało więcej, no bo tam ludzka praca będzie związana w tym, żeby ludzka praca albo jakiś tam system customowy, nie? A, no jeszcze, bo nie do końca odpowiedziałem na twoje pytanie. Nie wiem, jak to jest w Allegro Ads w tej chwili, musiałbym sobie sprawdzić, ale... To ja tylko dopowiem, że w Allegro nie możesz zmienić pliku, którym się posługujesz, bo tam posługujesz się głównym plikiem, który jest na aukcji. Allegro. I oczywiście oni nie wyłapują tego automatycznie, ale regulamin mówi o pakszocie białe tło, zwłaszcza, że teraz coraz częściej wchodzi produktyzacja na Allegro, więc musisz mieć zdjęcie produktu zgodne z produktem ze SKU. Nie? Więc no tak, a pewnie... Jest, nanoszenie treści, logotypów na zdjęcie jest niedozwolone, bo na przykład, żeby twój logotyp się pojawił koło na twojej ofercie, no to musisz mieć wykupiony wyższy abonament na Allegro, więc nie możesz tego obejść w sposób taki, że musisz swoje logo na Packshot. No tak, bo to jest w sumie z tym ich systemem reklamowym, to jest trochę też podobna ścieżka jak w Ceneo polskim, gdzie też tak naprawdę jest jeden produkt obsługiwany parametrami wszystkimi i tak naprawdę jedyne, co, na co mają wpływ tam klienci, to przede wszystkim cena. Nie? Tak. I, a no więc z Googlem jest tak, że w tej chwili do PLA, Product Listing Ads, nie możesz tego używać, nie możesz używać nakładek na zdjęcia, bo po prostu Google chce pokazywać gołe zdjęcia najlepiej na białym tle, nawet nie chce pokazywać zdjęć w kontekście użytkowym, nie? Nie chce pokazywać produktów w kontekście użytkowym, czyli nie chce pokazywać buta na nodze, tylko chce pokazać buta na białym tle. No więc na razie w Google w Product Listing Ads nie polatasz. Zobaczymy z naszym systemem, zobaczymy, co przyniesie czas, bo jest duża szansa, że to się zmieni. Nie? Część rzeczy możesz oszukać. Google sam widzi ten kierunek, o którym ty mówisz, że jakiekolwiek informacje dotyczące na przykład właśnie kwestii promocji, nie mówię o parametrach produktów, ale kwestii promocji, różnicy procentowo, kwocie i tak dalej, no to wszystko możesz sobie jakby nanieść te customowe labelki Google'owe, jeżeli masz to w feedzie produktowym, czyli masz podaną na przykład procentową obniżkę, czy masz starą kwotę, która będzie przekreślona i to zwiększa fajnie CTR-ki. No tak, to jest, znaczy wiecie, no to jest
absolutnie doskonała praktyka, trzeba to robić, warto to robić. Jeżeli Product Listing Ads jest dla ciebie istotnym kanałem marketingowym, sprzedażowym, no to trzeba to robić i trzeba dbać o jakość tych danych, które dostarczasz Google'owi po to, żeby on mógł no, zadbać też o to, że on wyda więcej twoich pieniędzy, ale część z tych pieniędzy wróci do ciebie, nie? No i trzeba to robić, warto to robić. Od tego mamy system do zarządzania danymi produktowymi Feeding i tam zapraszam i pomożemy. Można też wejść, też zrobiliśmy jakiś czas temu takie narzędzie w ogóle feedvalidate.com, gdzie też możesz sobie sprawdzić w ogóle stricte jakość danych produktowych, które masz u siebie. I to zupełnie za darmo i wystarczy tak naprawdę, że powiesz na jakim rynku chcesz się reklamować, jaki to jest segment produktowy i podrzucisz link do pliku produktowego, nie? Dobra, patrzymy, co tutaj się dzieje. Dobra, mamy zmianę prelegenta i to jest ciekawostka, bo to jest osoba, z którą nie nagrywaliśmy jeszcze podcastu, w związku z czym ja nie mam pojęcia, co jest teraz w rozpisce. Maciej przyszedł i Maciej nam powie, co jest teraz w rozpisce i co jest teraz w agendzie. No nie ma, w wszystkim sensie jest, właśnie trwa prelekcja. Nie no, żartowałem, dobra, żartowałem. Zapraszam, zapraszam. Maciej, może będziesz miał pytanie. Słyszałeś poprzednie rozmowy, więc będzie ciężko się wbić. A właśnie łatwiej. Ile masz lat? Nie, o co mieliśmy pytać? Mieliśmy pytać o jak Polsce pójdzie na euro. Dokładnie, jakie masz predykcje? Jak się rozmowa nie klei. Ejciu, o Polsce na euro. Powiem wam, że nawet... Nie, zupełnie jakoś wypadłem z obiegu. W tej chwili z dużych imprez, które faktycznie, dużych imprez sportowych, które nadciągają, to patrzę na olimpiadę bardziej. Nie jesteś pierwszy, który na tym, o tym opowiadał. Ale ja patrzę też akurat, w sumie patrzę bardzo specyficznie, bo patrzę stricte na wspinaczkę i na wspinanie sportowe. I tam faktycznie w sumie mamy zawodniczkę Olę Mirosław, która ma rekord świata w czasówce, czyli we wspinaniu na czas. Moja wiedza na temat wspinaczki kończy się na tym, że oszukali nas na poprzednich igrzyskach, bo nie było jej dyscypliny, tak? Tylko było połączone trzy w jednym i ona znaczy, ma nie, powiedzmy sobie szczerze, że oszukali ją, to tak jest to spojrzenie na to, że szklanka jest do połowy pełna, do połowy pusta właściwie. A tak? Jakby była ta dyscyplina, w której się specjalizuje, to by zdobyła złoto, a że jej nie było, to nie zdobyła. No, long story short, tak, można też tak to powiedzieć. To jest uniwersalna wiedza na temat... W Tokio był jeden medal dla wspinaczy, nie? W sensie jeden medal dla dziewczyn, jeden złoty medal dla dziewczyn, jeden złoty medal dla facetów. Teraz są dwie konkurencje, więc trudniej będzie oszukać Polkę, ale pewnie też się komuś to uda. Powiedzmy sobie szczerze, nie? Jeżeli mówimy, że szklanka jest do połowy pusta, to jest szansa, że komuś się to uda. W tej chwili będą dwa medale dla wspinaczy, złote medale dla wspinaczy, czyli będzie stricte czasówka i dwubój. Nie? W sumie lubię trochę oszukiwać, prawda? Mówimy o astmie i pewnych biegaczkach. Ja dopytam, ty uprawiasz wspinaczkę? Tak, tak. Tą samą, w sensie na czas, czy tą... Nie, czy czasową. Nie, w ogóle to wspinaczka czasowa jest powszechnie wyśmiewana w internetach przez wspinaczy, którzy zajmują się tą innym rodzajem wspinania. Też z tego względu, że ta charakterystyka ruchu jest zupełnie inna, bo biegniesz jak na bieżni, biegniesz zawsze po tej samej drodze, nie? A we wspinaniu takim, które ja uprawiam, we wspinaniu sportowym, frajda polega na tym, żeby za każdym razem spróbować wyjść na coś trochę innego, nie? I to jest też to, co ja bardzo się lubię. Środowiskowy jednak jest fajny też. Tak, no też jakby ja się wspinam nie tylko na plastiku, na sztucznych ścianach, ale też w rzeczywistości i to jakby to, co się dzieje na sztucznej ścianie, to jest trening, a to, co się dzieje na prawdziwym kamieniu, to jest... To jest na czas, którzy idą na prawdziwą ściankę. Na K2 na przykład chodzą albo na jakąś tą górę. Nie, no wiecie, akurat K2 to jest taka wydolnościówka, więc jeżeli jesteś w stanie przejść maraton, to prawdopodobnie taki akurat Ola Mirosław prawdopodobnie sobie poradzi lepiej niż ci z tego rodzaju.
ekspozycji. Chciałem powiedzieć, że Daniel musi być teraz zażenowany i bardzo dobrze gra, bo wiesz, ma jeden sport, który kocha, a trafi na dwóch ignorantów, którzy... Nie, mam jeszcze drugi, sport, który kocham, a o nim pewnie wiecie jeszcze mniej, bo drugim sportem, który kocham, jest futbol amerykański, a to w Polsce rzadko się zdarza, żebym z kimkolwiek mógł porozmawiać na ten temat. No bo to puszczają w nocy. Tak, dokładnie takie. Ja oglądałem kiedyś Super Bowl z kolegą, w sensie nagraliśmy sobie, jak leciał na Polsacie Sport bodajże, był Super Bowl. No ostatnio... Nagraliśmy, a to kupę lat temu było, nagraliśmy, bo w ogóle amerykański sport, czyli bardziej entertainment niż sport, wiedziałem, że tam przerwy reklamowe, ja bardziej NBA swojego czasu, więc wiedziałem, że przerwy reklamowe będą trwały dłużej, a godzina nie sprzyja. Nic nie zrozumiałem. Naprawdę staraliśmy się, usiedliśmy wieczorem, próbowaliśmy to obejrzeć, nic nie zrozumiałem z zasad. Słuchajcie, jest to... Więc no, tu nie będę nawet... Powiem jedną ciekawostkę taką stricte biznesową. Jest to sport, który faktycznie mam od cholery zasad, które są niezrozumiałe. Nawet dla ludzi, którzy go śledzą tak na bieżąco, nie? A jak ktoś pierwszy raz siada do tego, to nie dość, że samemu w to nie zagrasz, bo skąd wziąć 11 chłopa do jednej drużyny, 11 chłopa do drugiej drużyny i jeszcze ten stroje, jeszcze tą piłkę w dziwnym kształcie i jeszcze boisko, które jest praktycznie takie jak boisko piłkarskie, no to nie jest to łatwa rzecz, żeby w to zagrać w ogóle na podwórku, no po prostu nie bardzo się da. To nie dość, że samemu w to nie zagrasz, trudno się to ogląda, jest od cholery przerw reklamowych, to jednak posiadanie drużyny futbolu amerykańskiego jest to prawdopodobnie najlepszy sportowy biznes, jaki możesz w życiu zrobić. Jeżeli chodzi o taki sportowy, nie brand ze sprzętem sportowym, tylko stricte posiadanie drużyny sportowej, bo taki return on investment jest po prostu najlepszy, nie? I jak drużyny są, bardzo rzadko drużyny zmieniają właścicielów i są sprzedawane bądź kupowane najczęściej przez jakieś konsorcjum, no to te ceny nawet dla takich pośrednich drużyn sięgają, chyba ostatnio za 4,5 miliarda dolarów była kupiona drużyna. Więc całkiem już to jest dobra kwota, nie? W Denver Broncos chyba 2 lata temu było kupione przez Walmart. Więc jeżeli Walmart nie jest takim brandem, który by wkładał pieniądze gdzieś, gdzie nie widzi szansy na zarobienie, nie? Bo oni mają bardzo pragmatyczny biznes i faktycznie to kupowanie drużyn to akurat w tym sporcie faktycznie może mieć sens. Nie? W futbol też grasz? Nie, futbol nie gram, to jest totalnie geekowska pasja. Jest ciekawe, bo są drużyny futbolu amerykańskiego w Polsce. Tak. Jaki jest poziom, w sensie... No, a totalnie amatorski. Totalnie amatorski. Znaczy, wiesz, no, pewnie zawodnicy tych drużyn mogliby się obrazić na to, natomiast no, nie ma kasy na to, żeby ludzie mogli się zajmować tym zawodowo, czyli moim zawodem jest to, że jestem zawodnikiem danego sportu, nie? Bo nie ma tego na to kasy. Jest jedna liga, w której ta kasa jest dobra i realna i to jest NFL, czyli National Football League w Stanach. Nigdzie indziej na świecie praktycznie są, teraz powstaje jakaś taka paneuropejska liga, ona ma szansę faktycznie wypalić, nie? Będzie polska drużyna z Wrocławia, ale w ogóle to ja... To właśnie tam jedyna, którą kojarzę, bo to widziałem, że ktoś tam nawet na jakieś testy do NFL poszedł. Tak, jeżeli się posłuchujecie, to dobrze słyszycie, rozmawiamy o futbolu amerykańskim, wspinaczu. To jest ten moment, kiedy przechodzimy przez sport, więc mam następne, że... No właśnie Daniel nie chciał podjąć... Nie podjąłem tematu, bo... Powiedział, że... Znaczy ja zawsze będę kibicował polskiej reprezentacji, niezależnie czy to będą bierki, szachy, curling czy piłka nożna, zawsze będę kibicował polskiej reprezentacji i też będę na pewno oglądał z wypiekami na twarzy mecze i liczył na to, że w pięknym stylu uda się wygrać. Tak jak w pięknym stylu oglądałem awans. My również na to liczymy. No. Wyjątkowo, bo jako chyba jedyny póki co przed swoją prelekcją, a nie, Marcin był z Rafałem też przed, ale oni cały czas mówili, że nie będą spoilerować i nic nie powiedzieli w sumie. Dziękujemy ci bardzo za gościa w naszym live studiu.